Tak wygląda rzeczywistość. Zgubiłem Antona, miał na mnie czekać do wejścia do metro, jedno metro dojechałem. Ja cały dzień na nogach, a on sobie pierniczy. To więc zobaczymy szkołę życia, dzisiaj dostanie chłopak. Puka hej się widział Janusz Pijanka, metro Tillerie i sortie. Zobaczcie, Paryż brudny. Tak wygląda syf Paryżu, widzicie. On tylko sobie gra, mówię, czekaj na mnie przy wejściu do metra. Wyszedłem, szukałem, krzyczałem i w metrze, i w tym, nie odzywa się. To jest po prostu człowiek. Albo go zostawić, ja już nie wiem. Nie mam słów i sił do niego. Zostawiłem go gdzieś tam. Znaczy zostawiłem, on mnie zostawił. Tam do metra, jedno metro przejechałem. Zna moje ścieżki, nie chce znać. Niech szuka, niech zobaczy. Jak życie wygląda w Paryżu? O Boże mój. A matka z babcią myśli, że go dobrze wychowała. Widzicie. Tutaj też bezdomni śpią w nocy. Już pewnie sobie przygotowują miejsce. A tutaj jest. Widzicie. Wielki ten. Mówiłem wam. I tutaj bezdomny jest podłączony. Już śpi. Zobaczcie. Muzykę ma wszystko. Tak wygląda Paryż. Brzygać mi się nie chce. Patologia. Jak się radzka prokuratura. Jak MOPS się radzą. Te wszystkie ośrodki, które pomagają. A la papier de Paris. Poka hej. Lajkujcie, subskrybujcie. A ja idę do mojej motej do chłopu. Tyle wygląda dzisiaj. Są, że zmiana tego waluty. Chorwacja nawet, już ma euro.